Moim obowiązkiem było wykonać polecenie prezesa i dyrektora sądu okręgowego. Czy jakby? Sądu i moim obowiązkiem było wykonywać polecenia prezesa sądu. Czy jakby prezes... Moim zdaniem jest dociekać aż do istnienia, czy to jest legalne, czy nie. Dobrze. Czy jeżeli prezes sądu zarządziłby strzelanie na przykład do osób łysych, strzelałby pan? Uchylam to pytanie, nie musi pan odpowiadać. Kolejne. Jeżeli by zabronił na przykład wejścia do sądu osobom, powiedzmy, otyłym? Uchylam to pytanie. Kolejne. Więc nie usłyszę od pana podstawy prawnej, tak? Opiera się pan na tym rozporządzeniu. Prezesa sądu. O, przede wszystkim. Bo przede wszystkim. Zarządzenie to mnie obowiązywało jako ochronę tegoż budynku. Czyli nie wpuści pan mnie do budynku i przepychał się ze mną, bo nie miałem maseczki, tak? A wtedy chyba 116 KW chyba obowiązywało i tak dalej, także te różne przepisy. Wtedy 116 KW obowiązywało i te. To już obowiązywało policję i tak dalej, nie jako ochroniarza. Obowiązywał głównie zarządzenie. Stwierdził pan, że policjanci, którzy przybyli na miejsce, oglądając to moje zaświadczenie, stwierdzili nieważność tego zaświadczenia. Potwierdza pan to? Nie to, że nieważność, tylko stwierdzili, że to nie jest zaświadczenie zwalniające pana. Policjanci stwierdzili, że to nie było zaświadczenie zwalniające znoszenia, tak? Tak, tylko... Znoszenia maseczki. Znaczy, bo obwiniony mówi o terminowości. Nie to, że nie było... Bo pan mówi nieterminowy, tylko po prostu, że nie jest to zaświadczenie zwalniające pana odnoszenia maseczki. Dobrze. Pan jako były policjant... Powoli. Dobrze. Nie było to, nie chodziło o terminowość, tak? Tak. Nie chodziło o terminowość, tylko o co? Że nie jest to zaświadczenie zwalniające pana... Że nie jest to zaświadczenie zwalniające... Znoszenie maseczki. Czy pan jako były policjant jest w stanie stwierdzić, na jakiej podstawie policjanci opierali się, wydając takie orzeczenie, że nie jest to zaświadczenie? No to trzeba się spytać patrolu, który interweniował. To trzeba byłoby zapytać... Czyli nie zna pan takich przepisów, tak? Patrolu interweniował. Ale nie wiem, o czym pan mówi. Ja nie mogę odpowiedzieć za patrol. Pan jako były policjant powinien znać przepisy. Mnie pan tego zaświadczenia nie pokazywał, bo pan zresztą nie miał pan obowiązku, nie miał... Mnie pan nie pokazywał zaświadczenia, tylko funkcjonariuszy. Tak. Pan nie miał obowiązku, ja nie miałem prawa żądać od obwinionego tego zaświadczenia. Ja nie miałem prawa żądać od obwinionego tego zaświadczenia. Przy wcześniejszych pobytach moich w sądzie upierał się pan, żeby panu pokazać. Dopiero pana uświadomiłem, że nie ma pan obowiązku. Nie, to ja panu powiedziałem. Nie ma pan prawa. Ale panowie, to nie jest, że tak powiem, nie wiem, korytarz, tak? I przy drugiej pytanie interwencji już pan się nie domagał, bo ktoś pana też jeszcze uświadomił, że... Ma pan jeszcze jakieś pytania? Zastanawiam się jeszcze. Czy nie jest pan w stanie stwierdzić, na jakiej podstawie policjanci stwierdzili nieważność tego zaświadczenia? Jako były policjant. Nie oglądałem tego zaświadczenia, nie jestem w stanie powiedzieć. Bo nie widziałem tego zaświadczenia. Dobrze, to chyba wszystko. Dziękuję panu. Do widzenia. Proszę pana, w takim razie skończyliśmy postępowanie dowodowe. Czy jakaś mowa końcowa mi się należy? A więc Wysoki Sądzie, ta dziwna pandemia właśnie pokazała, jakie jest społeczeństwo, jacy są ludzie. I z grozą należy stwierdzić, że większość społeczeństwa, nie tylko polskiego, z bólem to przyznaję, ale nie myślę. Ale nie jest to tak bardzo istotne jak to, że organy państwowe, takie jak policja, sądy, prokuratura, takie jak policja, sądy, prokuratura,
które powinny stać na straży prawa, które powinny stać na straży prawa, miały to prawo gdzieś. Szczególnie konstytucję, którą wyrzucono do kosza. Jak pokazało dochodzenie dowodowe, niezakładanie maseczki w miejscach publicznych i na świeżym powietrzu nie stanowiło żadnego wykroczenia, ponieważ rozporządzenia w tym temacie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, artykułów konstytucji i przekraczających swoją delegaturę ustawową. Wydane w tym temacie zostało wydane z naruszeniem konstytucji, tak? Z rażącym naruszeniem konstytucji. I swoim zakresem przekraczały delegaturę ustawową. Co do zarzutu z artykułu 51, słyszeliśmy, że pan nie miał pojęcia, znaczy stwierdził, że tylko zaświadczenie lekarskie bądź niepełnosprawność w jakimś tam stopniu zwalnia z noszenia maseczki. Jako były policjant nie potrafił podać, na jakiej podstawie policjanci opierali się, wydając taką decyzję. Po drugie, nie potrafi stwierdzić również, czy urządzenie, którym testuje ludzi, ma atest Urzędu Wag i Miar. Opierał się tylko na rozporządzeniu prezesa sądu w Działdowie, który nie powinien być prezesem, zgodnie z uchwałą, którą podałem wcześniej. Ja jako obywatel zobowiązany jestem do zapobiegania przestępstwu w sposób pośredni lub bezpośredni. Szczególnie jeżeli przestępstwo toczy się na mojej osobie. Dziękuję, to wszystko, co miałem do powiedzenia.